Unia Polityki Realnej? Krótko, no, bardzo szybciutko pytanko. Jak wiemy, pańska partia jest zwolennikiem ideologii gender. Tak więc zapytam w ten sposób. Chwalił się pan, że ma pan świetną córeczkę, jednak skąd pan wie, że ona jest kobietą, skoro jeszcze sobie nie wybrała płci? Więc może radość jest przedwczesna. Nie. Tłumaczę jeszcze raz i to z taką przyzwoitością chciałbym, żebyście odebrali. Ideologia gender to nie jest konieczność dokonywania jakichś wyborów. To jest normalność polegająca na tym, że chłopiec może się bawić lalkami, dziewczynka może się bawić samochodami, że kobieta dorosła nie musi poświęcać się tylko temu, że będzie w kuchni i rodziła dzieci, a mężczyzna nie musi być odpowiedzialny tylko za to, że będzie zarabiał na dom. Te funkcje mogą być wymienialne. Jeżeli tego nie rozumiecie, to znaczy nie rozumiecie życia, normalności społeczeństwa.